7 dni temu, ale ja nie słyszałem, co tu się zadziało, moi drodzy, ale Nitro i kłócił się z Kruszwilem i kamerzystą. I jestem i z tego, co słyszałem, to Kruszwil bardzo cieszył Michę. Nitro to by... Że... Bardzo cieszy Michę, że coś tam Nitro reaguje i myślę, że jest fajny, a jest kamerzystą, nie? Więc... Na influencerka napisała... Patrz, jaki sztuczny śmiech. Widzisz go, jak się sztuczny śmieje? To jest taki... Subskrybujcie, moi drodzy, bo... Każdy, kto nie subskrybuje, trzyma się z najma... Sądzą z najnowszym zwiastunie Cobra Kai. Możemy obejrzeć. Zaraz. A wyślij mu donata. Wyślij mu donata za 10 zł, że ma mniej oglądających od nas dwa razy. I że z lamusem. A jeżeli tak szczerze, to Nitro dogoni w 3 miesiące. Czekaj, to, co on robił przez całe życie. Czekaj. Posłuchamy. A to widać od razu jego widzowie przyszli, że lubią oglądać. Jak Marek jest dobry, a Kamuś jest niedobry dla niego. No ale dlaczego on się nie odniesie do tego, co pierdolił, że my nie mamy widzów? Dlaczego on się do tego nie odniesie? Tylko mówi, kurwa, jakiś kotopoła. Każdy wie, że ustawiony. O Jezu, każdy wie, że ustawiony. No i co z tego, że ustawiony, jak każdy lubi oglądać ustawione filmy? Co z tego? Ale was się nie lubi oglądać. To nie jest tak, że lubię oglądać filmy, ponieważ są reżyserowane i występuje, ale występuje tam na przykład Jason Statham. Na przykład, nie? Na przykład, natomiast waszych nie lubię. Są ustawione i waszych nie ogląda się fajnie. Co jest twój jedyny argument? Tejkwan? Kamerzysta, odpisz na Insta. No mogę później, gdy nie byłem. Pozdrawiam. A czemu wy w ogóle mówicie, że mnie coś boli, jak nie wiem, co on teraz robi? Wypadłeś, kurwa, z gry, stary, nie macie. To wypadł z gry? Chyba... Masz kolegę Kruszwila i Olejnika, no to tyle. Ale laus! Kto tu wypada z gry? Kto tu... Kamerzysta. Kamerzysta wypada z gry chyba, nie? Nitro wypada z gry. To ty wypadłeś z gry, ty wypadłeś z fejmu, kurwa. W sensie, no nikt się tam już nawet nie chce. Bo dostajesz pizdę od każdego. Ej, serio, nie wiedziałem, że Wawrzyn jest aż tak skupi, nie? Że jest aż tak, tak dziecinny w tym, co mówi, w tych swoich wypowiedziach. Bo wielokrotnie, jak mieliśmy do czynienia z kamerzystą, no to wiecie, no to za kamerą stał. Ewentualnie, jak sam coś mówił, to było wyreżyserowane, tak? To było gdzieś tam wcześniej ustalone, co oni mają powiedzieć. Natomiast teraz mamy Wawrzyna, który mówi na freestylu, mówi na żywo. Mówi to, co mu ślina na język przyniesie. I to jest tragiczne. Ja znam ten typ człowieka. Miałem takich znajomych może w podstawówce. Może w podstawówce gdzieś, może w gimnazjum znałem gdzieś tam kogoś takiego, kto... Nawet nie wiem, co mógłbym tu jeszcze powiedzieć, kto zachował się jak Wawrzyn, nie? W taki irytujący, dziecinny sposób. Jezus Chrystus Najświętszy. Nie wiedziałem, że jest tak głupi, bo zazwyczaj mówił do Kruszwila i się jakoś wyrównywał z podłogą. Może troszkę tak. Dobra, zrobi piosenkę jakąś na pewno. Pozdrawiam, okej. Okay. Ale oni się gotują, patrz jak się gotują tam. Patrz jak się gotują, jebali. Dziwko, kurwa, wróciła do niego, ja pierdolę. No, wytrę sobie łzy. Nie, będzie polubione. To śmieszne, nie? Ja w Paryżu, on w więzieniu. O Jezu, pojechał! Ja też byłem w Paryżu. A do więzienia możesz jeszcze trafić. Wszystko przed tobą. Zresztą mi tak jakoś tam nie wy... A, to jest śmieszne, bo teraz mówi, o, do więzienia jeszcze możesz trafić. I ostatnio została podana informacja, że jeśli chodzi o kamerzystę, to znowu będzie miał sprawę i grozi mu do 8 lat więzienia. Zobacz na 16? Na 17 jednak! Tam zgwałcili się, kurwa! Tam by, kurwa, Nitro! Nitro to byś miał tak tam, o Jezu, to byś tak chodził! Ej, ja nie wiem, czy można takie rzeczy mówić, będąc trzeźwym, czy nie? Wystarczy być głupim, czy trzeba się naćmać, albo... Znaczy, nie, bo... Pijany nie, trzeba się naćpać, czy trzeba po prostu być głupim, żeby takie rzeczy mówić? Ale ja mogę być odrealniony, ja lubię być odrealniony, nie... To nie jest odrealniony, jest... kto jest odrealniony? Szybko, dajcie, moi drodzy. Kto jest odrealniony? Odrealniony jest... Kariner to zły przykład. Kariner to ten klaun klasowy, którego nikt nie lubi. Nie.
To jest, to nie jest klaun klasowy. Klaun klasowy to wiesz, jest osoba, to jest bardziej taki cwaniak, który wiecie, dobrze się ubiera, ma fajne ciuchy, ma kasę, może mieć powodzenie u kobiet, natomiast żaden z chłopaków go nie lubi i nie chce, żeby grał z nim na WF-ie. Gavin... Muran jest odrealniony, natomiast jeśli, ale wiesz, ale natomiast... Ale on też jest, kurwa... Nie, bo tu wypisujemy Murański... Może młody Murański jest odrealniony, ale... Ale wiecie, ale... Kurwa, bo tak szukałem pozytywnego odrealnienia, ale może nie istnieje. Majewski Dane, ale to nie, to jest, wiesz, to też słabo. Maciej objaśniasz, nie, to też... Takiego pozytywnego odrealnienia chciałem znaleźć, ale nie, to po prostu jest chyba odklejka. Bardziej nazwę to odklejką. Bo odrealnienie to może być, może jeszcze pozytywne. Ty jesteś po prostu odklejony i gadasz głupoty. I tyle. Może w ten sposób. Nie lubię żyć w normalnej rzeczywistości. Lubię być odrealniony. Ile mam? To ty musisz, kurwa, żyć w prawdziwej rzeczywistości. Musisz się podpasowywać pod ludzi. Ja nie muszę się podpasowywać pod ludzi. No i fajnie na tym ten, fajnie na tym... Fajnie z tego skorzystałeś tutaj. Rok w areszcie. Lamusie. Polecam serdecznie. Wyślijcie do Nate'a do wysyłającego do mnie. Ojejku. Ale kurwa jazda jest. Naprawdę to jest dobra jazda, kurwa, tak go sobie ciupasz. Oglądać go i sobie ciupasz. Ej, serio. To jest... Ojejej. No ale co tutaj? To nawet się nie odzywa. Pozdrawiam, ty, stary. Ty. Nie, no dobra, nie będę tego mówić, bo się, wiesz co, z tym przesada. Jakbym był chamem, to bym powiedział coś, co mówi ten, ale nie będę tego robić. Co? W sensie, powiedz. Bo on powiedział, że ma przyjaciół takich jak ja i ty, ale wiesz, tam są pomówienia, wiesz co murańscy gadają, nie? Fajny przyjaciel, Take Fun, jeżeli... Chodzi o sytuację, tak, że Murański tego, powiedział, tak, że Take Fun... Nie chcę tego poruszać, bo nie jestem tacy jak oni, no po prostu nie chcę tak grubo lecieć, nie? W sensie, no szkoda mi tego Nitra, naprawdę mi go szkoda, bo tam psychika siedzi, nie? A co w tym złego? To złego, że to... No nie wjeżdżajmy na te klimaty. Ty robisz to samo, chamie. U nas, no nie, no patrz. Ale ludzie wiedzą chyba, o co chodzi, bo ludzie już mają... A wyobraź sobie, że jesteś pełnoletni, że masz 20, tam powiedzmy 5 lat i zachowujesz się w ten sposób. Jasna dupa. Mają bekę w chuj, nie? A jest smutny Nitro taki. A oni piszą, jest jebać Nitro, jebać kamerzystę. Ci przeszli jego... Ja bym zapraszał na tego live game'a. Patrz, Marnacza mu do mordy nasrała. O Jezu! Jedna influencerka. Jedna influencerka napisała... Patrz, jakiś sztuczny śmiech. Widzisz go, jak się sztuczny śmieje? Dawid, to jest taki przyjebany po prostu. 61 złotych, 1 grosz. Masz 27 lat, co osiągnąłeś? Byłem w areszcie rok. Bardziej zaczyna ważyć, mi się wydaje... Słowa. Sandra uśmiechnięta, twarz z oczami w kształcie serca. Dawaj, puszczaj go. To jest dobra beka, puszczaj go. Posłuchasz się, czy trzeba z tobą chodzić. Sandra, napisz do mnie, ja mogę ci zaproponować coś takiego. Twarz puszczająca oko, twarz puszczająca oko. Puszczaj tego lamusa, dawaj. Ale nic nie gada. Ale dawaj, go gada. Nie, bo on kilka razy miał przypał za ten powiedzenie czegoś do niewłaściwej osoby. A, że jak ten, no pamiętam. Obstrzał zbroję za każdym razem. Wanila nie jest zła. Za każdym razem była zbroja obstrana. Nie też miał kiedyś bić chyba, czy nie? Nie wiem, mi się wydaje, że dostałbyś tą w pizdę. Kurwa, tak szczerze. Jak obstawiać, ale tak szczerze. Ja kamerzysta mógłbym oklepać. To spoko było. Bardzo bym chciał. Za te wszystkie akcje, za te wszystkie filmy, które komentowałem i za to wszystko, co o nim mówiłem, bardzo chętnie. Bardzo, bardzo mocno. Tylko, że on się bardzo nie lubi z fejmem. I ludzie z fejmu nie chcą ludzi od kamerzysty i Kruszwila. Szkoda. Szkoda, bo naprawdę byłoby fajnie. Szczególnie, że sam kamerzysta już nawet ostatnio mówił, że się weźmie za mnie i za kilku innych. Także spoko było. Byłoby bardzo fajnie. W sensie, bądźcie najbardziej neutralni. Dawid, słucham, jak długo będzie trwał live, wrócę później dokończyć coś. Dokończyć coś? Dobra. Wiesz co, live na pewno będzie trwał do północy. Na pewno. Także 4,5 godzinki live'a dzisiaj na pewno będzie. Jak to jest możliwe? Myślicie, że Kruszwil by wygrał za Nitro? No takie ona strzała, zobacz jak on. Nie no, porozmawiamy po prostu... Kruszwil, mówisz, że ktoś jest ta strzała. Będzie jebany, co ty gadasz w ogóle? Normalnie. A ja rozmawiam normalnie. Nie. Za ciebie. No dobrze. Takie komentarze też będą banowane. Będą czterem, nigdy w życiu żółtu nie widziałem. Nie. Ale weźcie, napiszcie, do Nate'a wyślijcie, jak się czuję z tym, że mamy dwa razy więcej widzów od niego. Ale chuja. Ja mogę wysłać. To jest mega niebezpieczne, że czasami się jakieś kontuzje zdarzają albo na. Ale warto, bo cały czas kukaj. Tylko nie za dużo, bo... Walcząc z kamerzystą dajesz mu zasięg, ale walcząc z kimkolwiek daje zasięg.
Nie da tak, nie da rady inaczej, wiesz, będę gadał teraz na przykład, nie wiem, o Kacprze, znaczy, ale wiesz, to są też osoby, znaczy nie, może on akurat nie, ale wiesz, będę mówił o Kacprze Błońskim, będę mówił o Dubielu, będę mówił o Kaniowskim, akurat Kaniowski, spoko, będę mówił Maj Staśko, nie, będę mówił o Leksiu, może ktoś go nie lubi, nie, o Pogacie będę mówił, wiesz, to wszystko co robisz, jak za każdym razem, jak chcesz o kimś coś powiedzieć, to wiesz, to zawsze ktoś dzięki tobie się o tej osobie dowie. Nie, no wiadomo, z 5 zł ile tam można mówić. O minimalną mówisz. Mama, pera, szkoła, jak nie masz dziwko. Jaki dacznik? Walcząc z kamerzystą, tobie chodziło o samą walkę, a nie oglądanie. Okej, teraz dopiero skumałem. Falka Nitra. Chcesz go zbejtować? Dawczo.pl 10 zł, a nie dla Marka. Mam prośbę, polubisz moje najnowsze zdjęcie na ik moim Dawidu z podkreśleniem. Jest opcja, że będzie polubione. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kurde, napisałem ciebie z dużej litery, muszę z małej. Ja jestem ciekawy, jakby Nitro kurwa postarał się chociaż raz i nagrał taką rzeczywistą nutę. To w sensie tak nie na raz kurwa jak u tego Sentino, tylko tak by się postarał, jak chujowe by to było. Po prostu tak w skali od. Jak można mówić takie rzeczy, jednocześnie nagrywając takie kawałki? Takie o. Jak można mówić takie rzeczy, że o, no jakbyś się postarał, jakby to chujowe było, nagrywając kawałek tak jak ten. Ty wydaje, że tak poziom chujowości by tak na 8 był, bo tam to było wyjebało poza skalę, nie? Tam co nagrał Sentino. To nie zmienia faktu, że zwrotka Nitra w trójkącie bermudzkim była no, turbo chujowa, no. Nie oszukujmy się. Nie odpowiadam na to. Ale go czupiecie, kurwa, dobre. Ciupcie go, kurwa, on się wkurwia. 10 zł, kurwa, dobre, no. Czekaj. Jezu, zaraz telefon się rozładuje, mam nadzieję, że uda się wysłać. Stary, jakby dzisiejszy dalej. O Boże. Nitro. Dobra, udało się wysłać. Tak, udało się wysłać? No. A myślisz, że od razu wleci? On nie ma tyle donate'ów, co my. Ninja XXL, 10 zł. Szuszwil, jak nie dasz nerki dla fana, masz 2 cm. Nie dam nerki dla fana. Ale chcesz prawdziwej nerki? No nie dam. Ale prawdziwej nerki, czy jakiej? No, chcę prawdziwą nerkę. O, zobacz. Patrz na reakcję. Patrz, nie wiem co powiedzieć. Patrz. O! Kurde, zmarnowana kasa. Patrz, jak taki rozstrzał jest. I odpowiedział, widzisz? Widzisz jaki lamus? Pierdolił, kurwa, ale jak już rzeczywiście przychodzą fakty, kurwa, że jak go jestem w stanie dogonić 3-4 miesiące, to już jest obserwacja. Tylko, że on sobie gra w LOLa, a wy mieliście jakąś konferencję, czy jakiegoś live'a, na którym wcześniej coś się działo. Znany chuj. Pozdrawiam bardzo serdecznie Maja. To jest donate do mnie, czyli dobry donate. Dobra, wychodzimy chyba z tego Nitra. Nie, czekaj, bo on zaraz coś pierdolnie. Ja ci to gwarantuję, zaraz to siebie. Żeby ubył zęby po wyrzucie buty kamerzysty. Patrz, nie, ten kamerzysty z głównym raczeniem. Prezes był taki zajebisty, najlepsza był za jakościowo. No to tak. Ledwo co chodzi, patrz. Jak to robisz? Drona ma w tylu widzów, kurwa. Z jebanym ludziarze. Był fajny. Zdaję się serdecznie pod grzybek. Doceniam. Ej, on dosłownie cholewa. Powiedział chyba przez. Mam tutaj 8 minut, 8-18. I przez te 8 minut jedną rzecz o nich powiedział. I oni go oglądają i ekscytują się, jak on na nich nie reaguje, nie? Nie będzie. On cię zawsze na tego milionera krył, jak? No i przychodzi do mnie. Mówi. Czy mam kurwa kokainę załatwić? No to jest akurat prawda, no? Kurwa. I załatwię jakieś gówno. No ale mogę w Łodzi w jednym miejscu zapytać. No dobra, no to że dwie sztuki. Nie mów tak, to powiedz chyba. No. No i gdzieś tak po godzinie przywieźli to. No tak podchodzi, mówi, no że kurwa, rząd sobie na tylko jedynkę, bo tą druga była dla kogoś, że mu pieniędzy nie dał, coś tam. I czy może tylko jedną wziąć. Ale ja już tego z moim zapłaciłem, nie? Elo, dzięki. A ja patrzę, kurwa, odesłał mi plikiem. Nie wiem, 3-4 stówy. No ale to nie chciałem po prostu tego, po co mi więcej kurwa było towaru, nie chciałem więcej towaru. 10 zł. W sensie ktoś... Bogacz. Ktoś chciał... Nie odpowiada. Nie, tu nie o to chodziło Nitro, tu chodziło po prostu o to, że ja nie chciałem tyle ćpać. Trzeba do transakcji nawet zajebać. To nie chodzi o to, że ja nie miałem pieniędzy, bo ja pieniędzy miałem od zajebania, tylko po prostu nie chciałem tyle ćpać. To znaczy, że ja... Tylko trochę chciał. Tylko trochę. To czemu zamówiłeś więcej? Bo poprosiła mnie inna osoba, żebym po prostu jej wziął też. A. I dlatego zamówiłem więcej. No to co, jak idziesz kurwa do sklepu i mówisz kurwa, no poproszę dwie kole, ale mówi nie, ja jednak nie chcę tej coli, to co mam wziąć tą kolę?
A propos, wcześniej mówili, no, że ludzie mu nie wysyłają pieniędzy, nie? Tam wcześniej, o, że nie będziemy długo czekać, bo ludzie mu nie wysyłają dużo pieniędzy. I ktoś właśnie mu tysiaka wysłał. I teraz zobaczmy reakcję, o, zobaczmy, zobaczmy, jaka będzie reakcja! A, ktoś mu wysłał 1000 zł. Na mnie urok, czarownica. O, patrzcie, patrzcie, jak zerkowali! Jasna dupa. Wiecej, ale na nitra takiego, szkoda. Tej dychy będę żałował pewnie przez długi czas. Nie no, co ty. Zaraz zobaczcie, jaki tutaj donek. Pobijcie. Ale reakcja, ale się zesrali, ale i budumska woli. Jak on wbił 975, to pokażcie, że tutaj kurwa są zajebiści ludzie. Pokażcie kurwa, że rzeczywiście tutaj kaska wchodzi. Ja mam ćwierć metra. Słuchaj, bo ja jestem ciekawy. On nie jest za robasem, tylko jest przed dopasem, a to nie to samo. Jestem twoim starym śmieciu. No bo mi dużo kurwa, mnie dupa nie boli jakieś 900 zł. Nie chcę za te 900 zł kurwa kupić do jedzenia coś. Ja zaraz sam sobie myślę, nie? Ale żeby zgadywać, czy Kruszwil ma, nie wiem, chociaż 1 000 000 zł, to podejrzewam, że w GTA najwyżej. Ale cię jadą, Maruś. Nie no, pociski tutaj lecą ostre ogólnie. Ale jestem ciekawy, czy oni w ogóle biorą pod uwagę kurwa nieruchomości. Ja na przykład w gotówce nie mam dużo pieniędzy, bo mi nie są potrzebne pieniądze w gotówce. Ja trzymam wszystko w nieruchomościach, w złocie, w kryptowalutach. Nie trzymam pieniędzy w gotówce, nie? W sensie mam wyjebane. Kuba XD, pozdrawiam. Bo to kurwa jest głupota. Przy tej inflacji trzymać kurwa pieniądze, nawet 1 000 000 zł, to jest po prostu tak, jakbyście te pieniądze tracili. Okej, bardzo fajnie. 11 minut słuchania, jak ktoś ma na was wyjebane. Superancko. Fajnie, fajnie.